Odcinek 15. N jak nadwyżka budżetowa. Witam w 15. odcinku mojej serii. Zapraszam na kolejny odcinek, w którym przedstawię Wam, czym jest nadwyżka budżetowa. Nadwyżka budżetowa występuje, gdy dochody rządu przekraczają jego wydatki w określonym okresie. To oznacza, że państwo zbiera więcej pieniędzy poprzez podatki, opłaty i inne źródła, niż wydaje na różne programy, projekty i spłatę długu publicznego. Wyobraźmy sobie, że Krajlandia, nasz fikcyjny kraj, zbiera rocznie 100 miliardów dinarów w formie podatków i innych wpływów. Jednocześnie wydaje 80 miliardów dinarów na różne programy społeczne, inwestycje infrastrukturalne i inne wydatki. Nadwyżka budżetowa to dochody. Wydatki 100 miliardów dinarów minus 80 miliardów dinarów równa się 20 miliardów dinarów nadwyżki budżetowej. W tym przypadku nadwyżka budżetowa wynosi 20 miliardów dinarów. Jest to dodatni bilans finansowy rządu, co oznacza, że państwo ma nadwyżkę gotówki po odjęciu wszystkich swoich wydatków. Mając nadwyżkę budżetową, rząd może użyć nadwyżki do spłaty części długu publicznego, co pomaga w redukcji obciążenia zadłużenia kraju. Nadwyżka może być przeznaczona na dodatkowe inwestycje i programy inwestycyjne w rozwój gospodarczy, programy społeczne czy edukacyjne. Rezerwy finansowe. Część nadwyżki może być zabezpieczona jako rezerwy finansowe na wypadek przyszłych wyzwań czy nagłych potrzeb. Obniżenie podatków. Rząd może zdecydować się obniżyć podatki dla obywateli lub przedsiębiorstw w celu stymulowania gospodarki. Nadwyżka budżetowa jest pozytywnym zjawiskiem, jednak nadmierne gromadzenie nadwyżek może również być przedmiotem debaty, ponieważ może oznaczać, że rząd pobiera zbyt wiele podatków, co może hamować wzrost gospodarczy. W praktyce utrzymanie równowagi między dochodami a wydatkami jest kluczowe dla zdrowego funkcjonowania budżetu państwa. Zapraszam na kolejny odcinek za tydzień, w którym przedstawię Wam, czym są obligacje. Dzięki za obejrzenie. Jeśli film Ci się spodobał lub Ci w czymś pomógł, będzie fajnie, jak zostawisz lajka i subskrypcję, zostawisz komentarz, a może zdecydujesz się wesprzeć kanał na Patronite, do którego link znajdziesz w opisie. Do zobaczenia w kolejnym filmie.